Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, czym jest cybertwierdza oraz jak zarejestrować w niej swoją drużynę. Cybertwierdza to internetowa gra, którą odpalisz bezpośrednio w swojej przeglądarce. Wraz z drużyną będziecie budować własny system zabezpieczeń środowiska teleinformatycznego, tak aby wyróżnić się swoją strategią na tle innych graczy. W grze rywalizuje ze sobą jednocześnie kilka drużyn. Każda drużyna składa się z kapitana oraz od 1 do 4 pozostałych graczy. Warto tu zaznaczyć, że tylko kapitan będzie posiadał bezpośredni dostęp do interfejsu gry, lecz cybertwierdza gwarantuje zaangażowanie wszystkich członków zespołów, dzielenie się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Zalecamy 2 sposoby działania zespołu. Jeśli to możliwe, wszyscy członkowie drużyny mogą zasiąść przy jednym komputerze i toczyć burzę mózgów, której efektem będą wybory zatwierdzone przez kapitana. Alternatywnie, wszyscy członkowie drużyny mogą utworzyć rozmowę konferencyjną, w której to kapitan będzie udostępniał swój ekran i dokonywał wyborów, a pozostali gracze będą dzielili się opiniami. Cała rozgrywka opiera się o specjalnie przygotowane karty, symbolizujące środki bezpieczeństwa z obszaru organizacyjnego, procesowego i technicznego. Uczestnicy gry mają za zadanie zbudować najbardziej odporny system bezpieczeństwa organizacji. Jest to faza prewencji, a następnie poprzez odpowiednie działania najlepiej obronić ją w czasie losowego incydentu. I jest to faza reakcji. Zachęcamy wszystkich kapitanów już teraz do rejestrowania się w grze Cybertwierdza. Wystarczy wejść na link podany w opisie, kliknąć Zarejestruj, podać wszystkich członków drużyny oraz podstawowe dane, które potrzebne będą do logowania. Po zatwierdzeniu maila w skrzynce pocztowej wasza drużyna będzie już gotowa. Gdy tylko rozgrywana będzie nowa gra, zostaniecie poinformowani przez nas, jak do niej dołączyć. To tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w Cybertwierdzy.